Natalia Ziemtowska, witam. Rozpoczynamy serwis informacyjny Telewizji SLD. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw tzw. afery hazardowej stanął premier Donald Tusk. Szef rządu odpowiadał na pytania dociekliwych członków komisji przez 13 godzin. Przed Komisją do spraw tzw. afery hazardowej stawili się już były szef klubu parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski oraz minister sportu Mirosław Drzewiecki. Obu zarzuca się lobowanie na rzecz biznesmenów z branży hazardowej. Z kolei 4 lutego przed Sejmową Komisją Śledczą stanął premier Donald Tusk, dzień później były premier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. A to jest bardzo poważna rozmowa i bardzo poważna sprawa. Ja mam nadzieję, że być może wrażenie państwa, że ona jest nie jest sensacyjna, jest dobre i ja się cieszę, że tak jest. Bo ja przyszedłem przed komisję i mam nadzieję, że komisja też po to przyszła, żeby wyjaśnić, co naprawdę się działo, jakie są intencje. Nie przyszedłem tutaj nikogo bronić, niczego przesłaniać, tylko rzetelnie i szczerze opowiadam, o co tak naprawdę chodziło i myślę, że komisja to doceni. Zeznania Tuska nie rozwiały wątpliwości tego, kto był źródłem przecieku o działaniach CBA w sprawie tzw. afery hazardowej. Z tych wszystkich słów pana premiera będziemy musieli oczywiście wybrać te, które są najbardziej przydatne dla wyjaśnienia całej afery hazardowej, a wszelkie żale, smutki czy też artykułowane pod adresem pana Kamińskiego musimy zostawić. Będziemy pytać jeszcze o profesjonalizm w działaniu, wszak pan premier był szefem służb specjalnych, więc tu będziemy musieli o ten profesjonalizm decyzji, motywy decyzji na pewno zapytać, więc na pewno przed nami bardzo, bardzo długie przesłuchanie, ponieważ pan premier zabiera nam cały 10-minutowy czas. Zatem myślę, że to trzeba zapytać pana premiera, czy będzie w ten sam sposób nam odpowiadał na pytania. Ma prawo jako świadek oczywiście pełne, no bo wtedy będziemy musieli automatycznie jedno pytanie, 10 minut. Ale mam nadzieję, że teraz już będzie bardziej konkretnie. Przynajmniej na pewno zaczniemy się tego domagać. Bartosz Arłukowicz, reprezentujący SLD w Sejmowej Komisji Śledczej, nie był zadowolony z odpowiedzi premiera. Nie chciał ocenić także jego wiarygodności. Nie oceniam wiarygodności, oceniam fakty, nie kieruję się emocjami, a informacjami o precyzyjnych zdarzeniach, w związku z tym nie będę oceniał wiarygodności. W niedzielę odbył się 8 zjazd Federacji Młodych Socjaldemokratów w Warszawie. Podczas spotkania wybrano nowe władze młodzieżówki oraz podjęto 2 uchwały. Podczas spotkania na przewodniczącego młodzieżówki wybrano Grzegorza Gruchelskiego, natomiast sekretarzem został Bartosz Olesiński. Na zjeździe wybrano również 4 wiceprzewodniczących nowych członków Rady Warszawskiej, a także wyłoniono delegatów na zjazd mazowiecki Federacji Młodych Socjaldemokratów, który odbędzie się 14 marca 2010 roku. Podczas obrad przyjęto także uchwały dotyczące powstania Akademii Młodych Liderów oraz współpracy ze sztabami wyborczymi w wyborach samorządowych i prezydenckich. W spotkaniu uczestniczyli także goście honorowi: Marcin Nowotka, przewodniczący FMS w województwie mazowieckim, oraz Mariusz Początek, sekretarz Rady Miejskiej SLD w Warszawie. Przede wszystkim cieszy mnie to, że szereg bardzo ciekawych uchwał, które tutaj są podejmowane na zjeździe, myślę, że są z przyszłością i dla całej Federacji Socjaldemokratów, a przede wszystkim również dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Cieszy mnie fakt inicjatywy powołania Szkoły Liderów, żeby wśród młodych ludzi tworzyć kuźnię kadr zarówno dla administracji publicznej, jak i samorządowej. Jest to, myślę, bardzo, bardzo cenna inicjatywa. Wiele się o tym mówiła i to jest bardzo, bardzo ciekawy i udany pomysł. Cieszy mnie również to, że jest duże zaangażowanie, żywa dyskusja i ogromny potencjał wśród działaczy młodzieżowych do udziału w 2 ważnych kampaniach, czyli kampanii prezydenckiej i samorządowej. Uważam, że nasza perspektywa to przede wszystkim wybory samorządowe, gdzie wielu młodych ludzi będzie mogło się sprawdzić w prawdziwej polityce, bo wybory samorządowe to jest prawdziwa polityka. Przygotowujemy teraz projekt Akademii Młodych Liderów Politycznych oraz Akademii Samorządowej, gdzie nasi młodzi kandydaci będą przygotowywali się pod względem merytorycznym. To jest bardzo ważne, aby młodzi ludzie zaprezentowali się w tej kampanii z jak najlepszej strony. Nie tylko przy złożeniu ulotek, bo to jest jakby taka łatka przypiana do młodzieżówki, że młodzieżówka jest tylko ulotek, ale nie. To się zmienia, młodzi ludzie chcą startować, przede wszystkim muszą startować, bo to właśnie od młodych ludzi zależy, czy będą zmiany na lepsze. Wierzę, że te zmiany na lepsze będą. I nasza młodzieżówka warszawska, Federacja Młodych Socjaldemokratów, wystawi bardzo, bardzo mocnych kandydatów na listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wierzę, że będziemy mieli po tych wyborach samorządowych więcej młodych radnych niż teraz. Wiemy już, że Jarosław Kaczyński nie zostanie polskim Tigerem Woodsem. Wiemy także, kto z Platformy Obywatelskiej zalicza dołki. A kto jeszcze z polskich polityków lubi grać w golfa? Sprawdzał to Kuba Michalak. Panie pośle, nawiązując do komisji hazardowej, czy gra pan w golfa? Niestety nie gram. Mój brzuch mówi, że nie.
A załóżmy, że pan no, trochę jednak gra w golfa, to z kim by pan chciał zagrać? Na przykład z panem prezesem Kaczyńskim? Wie pan co, najpierw musiałbym zobaczyć, na czym to polega. Bo na razie mieliby panowie równe szanse tak naprawdę. Tak, byśmy mieli absolutnie równe szanse. Znaczy, podobno ci, którzy kompletnie nie grają, ci, którzy się kompletnie sportem nie zajmują i zaczynają w coś grać, nagle są najlepsi. Ten jeden raz. I to byłoby ciekawe. Nie gram ani w golfa, ani polo, ani nie jeżdżę w wyścigach Formuły 1, ani w gokardzie. Jestem przywiązany do piłki nożnej. Swego czasu trzymałem raz kij do golfa, żeby już odpowiedzieć wprost na to pytanie, ale powiem tak, ani to żadna przyjemność, ani żadna dodatkowa frajda. Ja lubię... No to trzymasz nie wystarczy, trzeba strzelić piłeczkę do dołka. Do dziurki. Jak. Do dziurki, do dołka. Dziękuję tu z posiedzenia komisji. Panie pośle, czy gra pan w golfa? Ja jestem miniaturzystą, grałem tylko w mini golfa na komputerze. No nie może być. A jak pan ocenia ogólnie wystąpienie pana prezesa? No rozluźnił się, mimo że nie gra w golfa. No tak się rozluźni przed komisją? Premier jest w ogóle osobą, można powiedzieć, dowcipną i z reguły posiadającą taki dość ciekawy i zdystansowany stosunek do siebie i do otoczenia. Więc myślę, że poznaliśmy prawdziwą twarz premiera, a nie tą... Ale to tak późno? Bo dopiero teraz pierwszy raz takie coś pokazał. Normalnie zupełnie co innego pokazuje. Nie, bo pierwszy raz był dłuższy czas na antenie i mógł pokazać rzeczywiście, jak jest naprawdę. A ponieważ komisja śledcza ma to do siebie, że nie ma skrótów, nie wycina się, nie montuje, to mogliśmy dzięki komisji śledczej zobaczyć, jakim naprawdę miłym i sympatycznym człowiekiem jest prezes Jarosław Kaczyński. Gdyby pan, załóżmy, wracając do tego golfa, umiał grać w golfa, z kim by pan zagrał? No na pewno nie z Sobiesiakiem. No to na pewno nie. Może w minigolfa tego tam komputerowego. No w minigolfa grałem samotnie, bo to jest taka gra na komputerze, gdzie się gra samym z sobą. Natomiast jeśli miałbym grać w golfa takiego prawdziwego, no chętnie zagrałbym ze swoim synem. Jasne, a z kimś z PiSu? No nie wiem, czy koledzy grają. A właśnie, a kto w klubie tutaj w PiSie gra w golfa, tak, w takiego prawdziwego? To pan wie na pewno. Nie słyszałem, żeby ktoś grał. Być może ktoś gra, ale nie wiem. Znaczy pan nigdy nie widział, żeby tam gdzieś kije chowali, czy gdzieś powiedzmy dołków szukali? Z kijami nie widziałem, żeby ktokolwiek chodził po Sejmie. Dziś to już wszystkie informacje. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia we wtorek.